Zanim zaczniemy, bardzo dziękuję wszystkim wspierającym, wszystkim patronom, którzy już wparli kanał. Naprawdę jest was ponad 15 osób, więc ja bardzo jestem wdzięczny. Mamy już małą społeczność na Discordzie, dzięki. I spokojnie, bo na następny odcinek będzie już endkarta animowana, przygotowana, bo nad nią pracuję. Cześć Prozuraki, z tej strony roztrzepany Prozurę. Dzięki za taką aktywność pod wczorajszym filmem. Słuchajcie, mówiłem wam, że zasięgi uciekają niesamowicie, ale 1000 łapek w górę i tylko 2 w dół. Naprawdę, nic tylko, wszyscy mam nadzieję klaskają. Mam nadzieję, że dodałem to w postprodukcji. Klaskać mi tu, kurczę, dla moich widzów. Dzięki wam piękne jeszcze raz. Mam nadzieję, że mikrofon tego za bardzo nie wyłapał. Słuchajcie, dzisiaj postanowiłem zrobić coś innego. Widziałem, że grafik kontra programy wam się już pomału nudzi, więc będę robił troszeczkę inny kontencik, ale dalej wokół artystycznej strony mojego kanału. Pytałem was o Minecrafta, ale spokojnie, Minecraft będzie takim dodatkiem. Może dodam go jutro, może dodam go pojutrze, zobaczymy, na spokojnie. Będzie, bo wam obiecałem w ankiecie, bardzo go chcieliście, więc wszystko dla was. Ale dzisiaj lecimy z rysowaniem mojego awatara z YouTube'a, czyli... trzech znanych wam doskonale stylach. Dzisiaj postawiłem na Simpsonów, Atomówki i na Ricka i Mortiego. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Niestety nie będę tam cieniował, nie będę dodawał nic od siebie, bo ma być to styl stricte właśnie odwzorowany tych trzech bajek, seriali animowanych, jak zwał, tak zwał. Też krzyczycie na mnie, że mój awatar jest już stary i rysowałem go prawie rok temu, albo nawet ponad rok temu. Będzie trzeba go odtworzyć nowym stylem, moim nowym stylem, więc to też pewnie niedługo się pojawi na kanale. Ponadto będę chciał trochę więcej handmade'u robić, ale o tym dowiecie się w przyszłych odcinkach. Lecimy z odcinkiem. Słuchajcie, jak widzicie, mamy przygotowane trzy nasze schematy, czyli Simpsonowie, Rick and Morty i Powerpuff Girls, czyli Atomówki. Mam nadzieję, że kojarzycie doskonale te wszystkie trzy bajki. Chciałem uderzyć trochę w ten klasyk lat 90., początek 2000, czyli właśnie Atomówki. Oczywiście jeszcze wcześniejsze czasy, czyli Simpsonowie, no i Rick and Morty, czyli coś troszkę nowszego. Mam nadzieję, że wszyscy będą usatysfakcjonowani. A wy, jeżeli chcecie, żeby z tego odcinka powstała seria, zostawcie tutaj 1500 łapek w górę. Ja w was naprawdę wierzę, jesteście cudowni i robicie często to w parę godzin po publikacji. Moje serduszko się wtedy cieszy, odcinek widzi więcej prozuraków, tak więc... jest po prostu sytuacja win-win, a poza tym piszcie mi w komentarzach koniecznie, dzisiaj bez hashtagu, mimo że piję sobie kawkę, wiecie jak jest, napiszcie mi trzy kolejne bajki albo uniwersa, których mam siebie odtworzyć. To jest zadanie na dziś, napisać w komentarzu trzy uniwersa, które chcesz zobaczyć w przyszłych odcinkach tej serii, jeżeli chcecie, żeby powstała z tego seria. Zaczynajmy, dobra, Simpsonowie, powiem tak, bez wełeczek kawy. Widzę już tutaj, że nasz kurcze pan Simpson jest taki ucieszony, on ma taką charakterystyczną wybrzuszoną gębę, ja zawsze się śmiałem, że on wygląda trochę jak małpa. Dobra, od razu wam dam tipa, jak ja rysuję. Będzie to bardzo szybko. Będzie to live, więc spokojnie, odcineczek naprawdę na luzaczku. Mamy dzisiaj Halloween, jest 31, jeżeli nie widzieliście odcinku Halloweenowego, dodałem go wczoraj. On ma taki najpierw tutaj okrąg, to jest raz. Jakbym chciał zrobić dokładnie tego samego, taki lekko spłaszczony okrąg. Pamiętajcie, że też zawsze sobie rozrysowujcie takie rysunki z brył, bo jest po prostu łatwiej. Ja o tym też zrobię poradnik niedługo, bo obiecałem wam, że zrobię z tego poradnik. Pytanie, czy chcemy dokładnie tego samego? Raczej nie oczekujecie, że narysuję takiego samego, więc ja bym zrobił coś innego. Delikatnie inaczej go narysujemy. Zrobimy go z kawą. Pamiętam, że miał taki odcinek, gdzie on był taki rozmyślony, zaśliniony, gdzieś w mojej głowie to siedzi, więc spróbuję to odrysować i zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Dobra, słuchajcie, lecimy z tym, lecimy sobie najpierw tak, trochę większego to musimy narysować. O moim roztrzepaniu nie mówcie nic, bo niedługo fryzjer, spokojnie. Jajowatą głowę, cyk. Jak na moje, to on musi mieć bardziej jajowatą głowę, bo on trochę ma głowę jak czubek głowy minionka, taki lekko spłaszczony tu. O, dokładnie, to wygląda jak Homer Simpson, tu ma te dwa swoje włosy charakterystyczne. Teraz tak, oczy on ma wyłupiaste, nie? No właśnie, ma dwa okręgi, więc lekko przymrużone mu zrobimy. Nie wiem, czy Simpson tak miał, ale chcę to zrobić, więc robimy tak, jedno wyłupiaste, okrągłe oko, perfekcyjny okrąg parę razy, dobra, powiedzmy. Nos to jest taki odstający kciuk, czyli robimy coś takiego, tylko trochę grubsze i bardziej zaokrąglone. Róbmy tu kółko najpierw, żeby sobie zaokreślić ten nos, dobra, coś takiego. Skoro ma być on lekko przyspany, nie mylić z czymś innym, dobra. Tu robimy oczywiście ten szlaczek, MK, cyk, cyk. Tu trochę go pogróbmy, on ma łóżko małe raczej, no właśnie, ma takie malutkie, jakie ma słodziutkie to łóżko. Takie dosyć nisko osadzone widzę, więc osadźmy mu tutaj to łóżko, cyk. To będzie problematyczne, bo on ma taką dziwną właśnie, on ma takie dziwne ułożenie twarzy. Zrobimy tak, powiedzmy, że tu będzie, o, dobra, dobra, to jest dobry kąt. Trochę wygląda jak, wiecie co, jak przepychasz do toalety. Zobaczcie, że jeżeli narysujemy coś takiego, pyk. I tu robimy to, nie? I dodać tylko ten, to macie przepychacz do toalety. To jest taki trochę dół przepychacza do toalety. Głowa musi wam popracować trochę w tym temacie. Wygląda to jakby był smutny, zobaczcie, jakby tak robił taką minkę małą. To... dobra, ale nie o to nam chodziło. Okej, powiedzmy, że to mamy. Powiem szczerze, wyszedł dziwniej niż myślałem.
Nie, wiecie co? Lepiej. Nawet wyszedł lepiej, bo chciałem go narysować, jakby on wypił kawę, a wygląda, jakby on dopiero tej kawy chciał. O mój Boże, genialne. Ale nie, dobra, nie róbmy tego, skupmy się na postaci. Słuchajcie, to jest nasz szkic. I teraz na tym etapie możemy zacząć pomału projektować sobie moją postać. Czyli dajmy sobie warstwy wyżej, dajmy sobie kolor czerwony, tak jak robiłem w poradniku. Przy okazji tego, jak rysować w Photoshopie, polecam wam serdecznie, bo po prostu wam rozjaśni temat. I teraz moje nastroszone kłaki. Też nie wiem, jak wyglądam w kamerce, pewnie tragicznie, pewnie mi tu wszystko leży, albo wszystko trzeszczy, albo stoi. Przeważnie z tą fryzurą mnie kojarzycie. Ja wiem, że ja niedługo będę łysy znowu jak Marines, bo ten fryzjer wzywa. Ale na chwilę obecną wyglądam tak, więc musimy to jakoś zaimplementować. Ja w takim razie odblokuję sobie warstwę. No i co, dodajmy moje włosy, czyli po prostu szpiczaste, takie a la Dragon Ball. Tu mocno stojące do góry, pyk, pyk, pyk. Zawsze mi stoją tak do tego stopnia te kłaki, że nie idzie ich ogarnąć, więc ja to chcę mocno zarysować. Się śmieją zawsze, inaczej, znajomi się śmiali kiedyś w technikum. Teraz w pracy już na szczęście nie chciałem powiedzieć, nie mam idiotów, ale pozdrawiam wszystkich. Śmiali się zawsze, jak byłem ścięty, że mam taką łezkę tutaj, że mam margin jak Vegeta. Taki szlaczek tutaj mam, o, coś takiego. Jak mam ścięte włosy, to mi się robi taki cypelek. Także to trzeba też zarysować na pewno. Teraz tak, na pewno trzeba kozią brudkę dolać, nie? Może nie dużą, oczywiście, że nie dużą, ale no i oczywiście dołeczek w poliku, no kurczę, jakby nie inaczej, nie? I musimy dodać mu zęby, bo ja zawsze się szczerze na tych materiałach. Czy to wygląda jak prozurek, który nie przyjął kawy? Jak najbardziej. Dobra, słuchajcie, biorę tak, biorę krycie 20, cyk, cyk, blokuję obie warstwy, robię szybki line art, szybki kolor i widzimy się zaraz ze skończonym Simpsonem, lecimy bajką, następnym serialem animowanym, czyli Rickiem i Morty. Zasłuchajmy, pomału idzie, nie wiem jak to będzie wyglądało na materiale, pewnie to skrócę. I między teraz gadam typu, to będę miał większy problem, żeby to obrobić, więc po prostu lećmy, zaraz się widzimy ze skończonym Simpsonem i lecimy dalej. No siema gościu i koleżanko, smacznego ci życzę serdecznie, wiem, że sobie szamasz, wiem, że pijesz, standardzik, nie jestem żadnym miastowidzem, mówię to z automatu, bo wiem, że oglądacie mnie do jedzenia. I cóż, miłego oglądania, potem będę gadał o kilku konkursach. Dobra, jak bardzo nie chciałbym tutaj dodawać cieni, czegokolwiek zmieniać, to jestem ja w kresce z The Simpsons. Mam nadzieję, że wam się podoba, a teraz lecimy z następnym rysunkiem. Wiecie, to Ricka i Mortiego chyba zostawię na koniec, bo będzie najtrudniejszy i pewnie jesteście najbardziej ciekawi tego. Zróbmy sobie szybko Powerpuff Girls, bo to będzie szybciutki temacik, bardzo, bardzo, bardzo przyjemny, mam wrażenie. Polecimy jak burza, powiem wam szczerze, mega przyjemnie mi się to robi. Bałem się, że będę się męczył, że mi nie wyjdzie i tak dalej, ale kurczę, fajnie, podobają mi się te style, bardzo szybko się adaptuję do tego i szczerze jestem zadowolony z tego dziada. Patrząc na tego wyżej, a na mnie, to naprawdę mógłbym w tym świecie być. Trochę wygląda jak taki emo kit, no ale no widocznie tak to działa, nie? No co ja mam więcej powiedzieć? Tylko pytanie, jak my chcemy... Założyłbym tak o ręce jedną na drugą. Z tego względu, że chyba brawurka miała tak założone ręce. Jedyne co mi zostało po siłowni z okresu, kiedy byłem zdrowy, to są łapy, więc myślę, że... taka poza będzie odpowiednia i coś tutaj wykombinujemy z tym. Zróbmy to. Dobra, po prostu to zróbmy. Myślę, że mam na to pomysł, zobaczymy jak to wyjdzie. Dziwnie będzie mi odwzorować siebie w świecie dziewczynek, ale chyba był odcinek, gdzie tam byli goście, więc coś z tego może być, no. Zobaczymy, może coś z tego wyjdzie. Dobra, przesuńmy lekko tę głowę i patrzcie na to, że to jest właściwie trapez, nie? Rysujemy trapez, pyk, 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 bo widzę jak mam ułożoną tutaj w tym miejscu. Widzicie, jest cyk, 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 trapez. Więc tu robimy coś podobnego. Robimy lekko zaokrąglone tutaj. No i mamy ciało naszej bójki, brawurki, mnie w świecie atomów, jak to jest tak easy. Teraz tak, pytanie, ja bym nie chciał na pewno robić sukienek, no bo no szanujmy się, nie? Jak odwzorować teraz Jordany, które są czerwone? Zrobimy takie jęzory tutaj, tu zrobimy takie przecięcia, że niby wiecie, że niby buty. Tu zrobimy brzuszek, tu zrobimy przecięcie takie. O, dobra, no powiedzmy, że to wygląda jak buty, nie? Raz, dwa, trzy, cztery. Tutaj pyk. Klasycznie czarna koszulka, czyli pyk, tam będą guziczki. To będzie mega prosty styl, więc nie mogę tu za dużo dodawać. Założone ręce na siebie z takich tych. To będzie chyba takie, taka ósemka raczej. Tak mi się wydaje. Wydaje mi się, że to będzie ósemka, patrzcie na to. Robimy raz, dwa. Powiem wam, jak głupio to nie wygląda, jak głupio to nie brzmi, to ta ósemka wygląda dobrze. Patrzcie, teraz to zrobię lepiej i będziemy mieli złożone ręce. Dobra, robimy teraz tak, o, wielkie oczy. Raz, powiedzmy. I dwa. Mamy to, zrób to proszę. Dobrze, mamy to. Dobra, tym razem bez zębów, no bo no, po prostu będzie to źle wyglądało i tyle. Dobra, po prostu zróbmy duże oczy, te ich atomówkowe. Czyli oni mają tak, koło normalne, potem mają koło i mają w środku jeszcze białą źrenicę tym razem. Okej, czy tam oświetlenie w źrenicy białe. No i co, i teraz zostawały nam tylko włosy, więc ja to wezmę, poczekajcie, pyk, zmniejszmy ją znowu. Nie na masce, przepraszam. Teraz robimy to samo, czyli włosy. One włosy mają raczej przyklepane, ale no wiecie jak jest. Robimy tak bardzo w klimatach ich. I zrobimy takie pyk, 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 do centrum raczej skierowane, dokładnie coś takiego. Raz, dwa, trzy. Oj, powiem wam, że wygląda to psychicznie, ale muszę poprawić głowę i wie parę innych rzeczy i będzie dobrze, więc zaufajcie mi, ja to teraz zrobię na szybciocha. Krycie 20, cyk, cyk. Widzimy się po przyspieszonej pracy. Zrobię to tak, że będzie ładnie. Musicie mi zaufać, bo ja na razie też nie mam wizji, a tak na to patrzę. Dobra, lecimy, widzimy się zaraz, jak będzie skończony brawurek, prozurek, prozumówka.
Zasuwajmy. Powiem wam, że myślałem, że przy Simpsonie się wybawiłem, ale tutaj to jest jakiś next level, wybawiłem się świetnie. Aczkolwiek Photoshop i jego rastrowanie i pikselizowanie strasznie męczy i nie można wypełniać tych elementów. Voila, odkładam długopis, odkładam piórko, macie skończonego Powerpuff Girl, kurde, Powerpuff Gaia, prozumówkę. W moim stylu jestem tak średnio zadowolony, aczkolwiek jest blady, nie mam sińców pod oczami, ale te oczy już wyglądają jakbym wypił kawę, są wystrzelone, nastroszone kłaki. Miałem problem ze spodniami, z bluzką i tak dalej, te spodnie nawet chyba bym zrobił jaśniejsze z tego względu, że to są atomówki, chciałem mega zrobić jaskrawe właśnie jaskrawe buty, więc chyba spodnie też powinny być takie mega jaskrawe i do tego czekajcie, do tego wrócę. Te oczy mam praktycznie czarne, ciemne, więc dałem lekko brązowe, żeby to chociaż było delikatnie, oczywiście zapiszmy to, żeby to było delikatnie chociaż inne niż te źrenice. Mamy to, no i teraz chyba najtrudniejsza część, czyli Rick and Morty. Myślę, że zrobię coś prostego, oczywiście z samego Ricka zrobię, ponieważ byłoby to za długie, ale lećmy z tym, zobaczmy co mi wyjdzie. Najwyżej będzie trochę dłuższy materiał. Mam nadzieję, że wam się taki podoba. Nie będąc gorszym Jupiterem niż inni, jeżeli wam się podoba, zostawcie łapkę w górę i rozważcie zasubskrybowanie tego kanału, bo lecimy po 65 tysięcy do końca listopada. Mam nadzieję, że śmiało to ogarniemy. Zasuwajmy. Łyczek kawy i zasuwamy z Rickiem. Oczywiście wszystko rysowane jest w Adobe Photoshopie, nie trzeba raczej nikomu przedstawiać tego programu. Strasznie mnie zawodzi to, że są takie rastry, jak się zbliża. Niego aż tak tego nie widać, ale tutaj to była tragedia i powiem wam szczerze, że no, jakbym miał od A do Z rysować tylko w Photoshopie, to bym się mocno chyba zawiódł jednak. Okej, mamy głowę Ricka, to będzie easy, teraz tak. On ma dosyć długą szyję, chociaż właśnie nie, wiecie co, zawsze on ma krótką szyję w tym swoim serialu wspaniałym. Poczekajcie, coś mam tutaj zaznaczone brzydko, cyk. On ma króciutką szyję, więc zróbmy mu coś takiego. Okej, tu zrobimy mu oczywiście już mój paseczek z guziczkami. Teraz tak, bardzo prosty temat, bo niestety nie cieszy mnie to, że muszę mu zrobić monobrew, ale no, no zróbmy dwie brwi, nie bądźmy dziadami z monobrwią. Dobra, teraz tak, robimy jedno oko, drugie oko. On taki zmartwiony trochę będzie, zróbmy go zmartwionego, będziecie mieli trzy emocje. Teraz pytanie, jak chcę go zrobić zmartwionego? Już nie, zróbmy go takiego jak on jest ten, żeby on się gdzieś patrzył tam. Niech on się patrzy tak lekko w dół, że coś tam się wydarzyło, nie wiem. On ma taki oklapły nos, pyk. Trzeba dodać te sińce, nie ukrywajmy. Najlepsza postać, żeby dodać mu sińce pod oczami. Proste ucho, pyk, mamy to. I teraz tak, jest kilka sposobów, żeby narysować mu usta. Możemy zrobić po prostu pyk, pyk, pyk. Możemy zrobić coś takiego z zębami, pyk, 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 pyk. Taki chyba byłby najbardziej mój. Więc zróbmy coś na pograniczu tego wszystkiego i zróbmy taki hardkorowy uśmiech. Nie wiem, czy Rick kiedykolwiek miał taki uśmiech, ale to jest bardzo moje. Dobrze, mamy to. Poczekajcie, ja mnie zrobił bardziej w jednej linii, wiecie o co chodzi? 4, nie, za duży. 4, jakiś dosłownie jęzor, takie coś, cyk, cyk. Niech będzie, dowalmy go tu trochę, dodajmy mu trochę bara. Żeby on był taki troszkę, wiecie, żeby troszkę był większy chociaż, no. Oj, teraz to ja sobie dodałem, okej? Okay? Teraz to ja sobie dodałem, dobra. Widzę to, możecie mnie zjeść w komentarzach, wiem, że jestem gruby. Nie mam na to wpływu, ale dodałem sobie troszkę faktycznie. Dodajemy teraz, cyk, włoski na szybkości. Bardzo podobnie jak przy Simpsonie, raz, dwa, trzy. On ma, chociaż nie, on ma bardzo szpiczaste te kłaki, więc zróbmy mu tak samo. Raz, dwa, trzy. Jak styl to styl, 4, 5, okej? Okay? I tutaj tak samo, jak styl to styl. To się wygląda jak postać, która miała być w tej bajce, come on. Powiedzcie mi, że to wygląda źle. Kurde, chyba najlepszy ze wszystkich, serio. Chociaż Simpson mi się też bardzo podoba. Dobra, słuchajcie, 5 sekund, ja go przelinartuję, bo to będzie już naprawdę najprostsza postać i zaraz się widzimy ze skończonym Rickiem, a raczej prozurikiem? Nie wiem, dobra, nie będę kombinował, po prostu zaraz się widzimy ze skończoną postacią. Naprawdę chyba najprzyjemniejszy, najszybciej go zrobiłem. Czekajcie, bo oni mają tak, oni mają jednolite linie, czyli muszę wyłączyć tablet i włączyć krzcieńszą trochę, czyli trójkę. Tak, żeby mieć jednolitą grubość tych linii tutaj. To jest też ważne, wiecie? No i przyszedł czas na Ricka i Mortiego, powiem wam szczerze, że mój ulubieniec wyszedł najlepiej i nie wiem, czy nie zmienię awatara. Zastanawiam się. Dajcie znać, który wam się najbardziej podoba, aczkolwiek jeszcze zaraz będę wam o tym mówił, także miłego, długiego weekendu. Tyle wam powiem. O! No i koniec! Słuchajcie, mamy mnie w trzech stylach. W stylu The Simpsons, w stylu Rick and Morty, w stylu Powerpuff Girls, czyli atomówek! Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, mam nadzieję, że nie było za długo, mam nadzieję, że wszyscy wam się podobają, aczkolwiek napiszcie, kto wam się podoba najlepiej i koniecznie napiszcie mi pomysły na przyszłe style, jakie mam odwzorować i zróbmy z tego serię, zobaczymy jak wyjdzie. Dzięki wam piękne za oglądanie, jeżeli jeszcze nie jesteś prozurakiem, rozważ dołączenie do ekipy. Ja byłem prozurę, jak widzicie, wy byliście wy, mam nadzieję, że prozuraki. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnym odcinku, cześć! No i życzę wam miłego, długiego weekendu, ponieważ jutro macie przecież wolne, kurczę. Ciekawe, za co się przebierzecie. Obchodzicie w ogóle Halloween? Dobra, to nie jest temat na ten odcinek. Na razie, cześć!